każe siedzieć z przodu na przykład, żółci siedzą tam z tyłu. Ma jeden punkt taki, gdzie ma wszystkich pod swoim nadzorem. Też tak mogło być. Nie ma żadnych punktów wyznaczonych, wszystkich ma tu, czerwonych ma w samochodzie i punkt wyciągnięty do rajna. Też byłoby to bardzo dobrze zrobione zadanie, bo ciepło, wszystkie ma punkt. Teraz zwróćcie uwagę na jako, że nie miałem funkcji, musiałem tam zrobić. A te wszystkie rysunki są potem do kupienia. Słuchajcie Państwo, potem była taka sytuacja, że no, załóżmy ten punkt czerwony, drugie dobrze, żeby być tutaj koło tego samochodu. Żeby Wam pokazać, że Wam wystarczyło siły środków. W momencie, gdy się zatrzymywała ta pierwsza osoba, mieliście zdarzaczu, tam powiedzmy jeden pilnuje zielony, drugi żółty, to macie dwóch minus. Zostaje Wam jeszcze wtedy trzech strażaków. I macie trzech członków zespołu ratownictwa. Jak weźmiecie sobie nawet, że jeden z ratowników zajmuje się tą dwójką czerwonych, nadzoruje ich na punkcie czerwonym, prawda, i nadzoruje. Ich parametry się w ogóle nie zmieniały, nie drgnęły przez całą tę akcję. Specjalnie, żeby nie było, że się pogarszają, polepszają. Pozostaje Wam jeszcze cały czas zostaje Wam trzech strażaków i zostaje Wam jeszcze dwóch medyków. Czy ten KLM ma jeszcze cokolwiek do roboty w tej 5-6 minucie, gdy wszystko jest przetriażowane? On generalnie się pyta, kiedy przyjadą kolejne zespoły, kiedy przyjedzie policja i tak dalej. W momencie triażowania tych zespołów wychodzi nam, że mamy tak naprawdę, jeśli się zatrzymują, mamy na początku trzech czerwonych, czterech w zasadzie i pierwszy się zatrzymuje ten czarny. Nic się z tymi poszkodowanymi nie dzieje. I żeby wierzyć, bardzo ładnie to wyszło w pewnych sytuacjach, gdzie może powiem od końca. Mówię na świecie był zespół, który zdobył maksymalną ilość punktów i zespół wie, który. Nie mogę powiedzieć, który, ale zespół wie, który. Natomiast zrobił tak, że jeszcze zrobił ARS, zatrzymany, pełny, ze wszystkim, co tylko jest możliwe. I teraz tak, proszę Państwa, zadanie ten masowe, jak każde katastrofa, nie masowe, jest zadaniem dynamicznym, które zawsze jest na początku masowe, potem przechodzi w nogi. Reasumując, tu były siły środki na to, żeby rozpocząć reanimację. I wy w większości przypadków kazaliście strażakowi, to uciskaj klatkę piersiową. No, mówił tak, uciskaj. Zatrzymywał się drugi, mówiliście, uciskaj klatkę piersiową. Były zespoły, które robiły klasyczny retriaż, czyli no skoro nie oddycha, no to retriaż, tak, i robi nam się czerwony. Ja już wpadłem na pomysł, że jakieś kolejne zadanie będzie takie, że będą sami czerwoni, którzy będą co minutę robili się czarni. Będzie jeden zespół. Ciekawe, czy kogokolwiek zaczną reanimować, czy po prostu wyczyszczą listę z czerwonych do czarnych. No do tego by się generalnie prowadziło. W momencie, że pierwszy zespół jest od czego więcej tylko zarządzania tą akcją. A reszta sobie przyjedzie i będą coś tam robić. To akurat takie zdjęcie robią, natomiast stwierdzenie, że nie oddycha, stoi dwóch strażaków, choć jeszcze lepiej, jak mamy coś mu prosić. Na kolejnym zdjęciu, no niestety na tobie to lepiej wygląda. To są tych dwóch czerwonych, co się zatrzymało jedno, potem drugie. Stwierdzenie, że nie ma, no to czarny. Część zespołów ten czarny zawała tak w zasadzie nie oddycha. No to trzeba i idziemy dalej. I nic nie robimy. W zasadzie stoimy, czekamy, czarny. Zobaczcie, raz, dwa, trzy. Ten nawet spuścił głowę, bo mu się wszystko zrobił. W tej całej akcji. Oni spokojnie mogli. Część zespołu reanimowali go świetnie. Słabo widać. Jedzie jeden strażak, jedzie KTR, jedzie. No on już też w zasadzie wszystko załatwił. On tam stoi i nie ma co robić. No i reszta zespołu, którzy tam spokojnie opanowują do zdarzenia. Uwaga jeszcze taka, która padła tak na marginesie od jednego z sędziów. Jedni z Państwa zespołu kazali zielonym przejść za wóz bojowy Straży Pożarnej tuż pod rurę wydechową. Wozy były zawsze na chodzie. I bardzo niewesoły. I ci zieloni byli wtedy najbardziej zagrożeni. Tym, co się działo. Generalnie, proszę Państwa, trzeba przyznać, że przynajmniej na tej mojej
bardzo dużo, znaczy większość zespołów, czy dużo zespołów miała ponad 40 punktów, jeden na maksa. Bardzo ładnie to było. Widać takie czasami zgrzyty, że wy się źle komunikujecie w zespole, że no tak niby wiecie jak to zrobić, może tak ćwiczyć na tej zasadzie. Natomiast tak, bardzo nam się podobało, myślę, że starałem się wyjaśnić, jakie były założenia, jak to wyglądało. W naszych realiach zachowali się naprawdę duże przeszkody. Jakieś pytania jeszcze? Coś czy już wygadałem? No to ja dziękuję za kolejne zadanie. Dzień dobry, witam Państwa. Zastałem z tymi kolegi, który prosił mnie, że autora tego zadania prosił, żeby omówić drugie zadanie. Nie. Zadanie rozbawione jest dużej taktyki przez te czynności ratownicze. Elementem dodatkowym, takim głównym punktem tego zadania był sensacyjny i bojowy. Trafialiście do centrum handlowego, warunki były zupełnie sprzyjające, ciepło, także komfort termiczny dla zawodników zachowany. Jeden uczestnik tego zadania, dziecko 13 miesięcy, ważące mniej więcej 10 kg do przebadania. Tak, badaliśmy, tylko dziecko jest zdrowe, także badanie ABC, drogi oddechowe drożne, oddychało 30 razy na minutę, tętno 110 na minutę, ciśnienie mierzone w granicach 95 skurczowe i glikemia w normie. W karcie ocen dla tego dziecka nie było żadnych punktów. Dużo czasu spędziło przy tym dziecku i na początku bardzo dobrze, później w miarę rozwijania się całego zadania można było uznać, że to dziecko w zasadzie jest zdrowe. Drugi uczestnik zadania to była babcia w założeniu 64 lata. No tu już można było kilka punktów u babci zdobyć. Generalnie prawie wszyscy to zrobili. Wszystko bardzo dobrze. Drugie powitkiemy. Babcia zasłabła, jeżdżąc z wnuczkiem po hipermarkecie. Punkta, no co można było wybadać? Drożne drogi oddechowe, oddech 3 na 10 sekund, akcja serca, nerwowa, 90 na minutę, tętno wyczuwalne, wszędzie, gdzie mierzyliście ciśnienie, 120-70, saturacji 97, skóra, prawidłowo, nawrót, przyczynkowy, głowy, przytomna, chociaż osłabiona, przytomna, pełny wywiad, można było zerwać od tej osoby, ponieważ akurat z wywiadu dostaliśmy za te punkty, zwracaliśmy szczególną uwagę na pełny wywiad i wtedy były te dwa punkty. Badaniom fizykalnym żadnych odchylek nie było, oprócz glikemia wyjściowa 50 mg% po podaniu jej glukozy. Rozsądna dawka. W zasadzie uznaliśmy, że podaż glukozy będzie punktowana bez względu na jej dawkę i kontrola glikemii po podaży były punktowane. Ta kobieta zaczynała się dobrze czuć. Poświęcając jej następne minutę, dwie, można było z nią bez problemu porozmawiać, pożartować, dobrze się czuła. Można było ją zostawić pod opieką jednego z interweniujących, czyli policjantów. Po dwóch minutach było takie zdarzenie, prawda, że w pewnej odległości od tego miejsca zdarzenia usłyszeliście hałasy. Strzałów nie było, bo nie było takiej możliwości technicznej, żeby to przeprowadzić, ale były głośne hałasy. No i widać było zakapturzony bandytów, trzech bandytów napastników, to byli uczniowie z liceum z Żywca, z klasy o profilu wojskowym i nacierających na nich policjantów, ochroniarzy, moro, żołnierzy, dobrych, trzech złych. I był moment, kiedy słyszeliście ich, mieliście kilka sekund na reakcję, jakąkolwiek. Oni do was dotarli, wtedy jeden z napastników, w zasadzie wszyscy napastnicy, dwóch, który był sprawny, zaatakowali was. Jeden był mniej sprawny, on był położony, tak? Przez minutę napastnicy grozili wam, że nie można się ruszać, leżeć na siedmi, na glebę, tak? I
kasami, albo najlepszego. Ociekaj, kto jest najlepszy? Tylko jeden zespół. Ja. Albo najlepszego. Albo wybrałem pierwszemu z brzegu, poszedłem kazali, pomagasz, tak? Pomóż, bo przez minutę jeden ratownik sam miał działać. Pomocy wtedy nie mógł żadnej uzyskać od swojego zespołu, ani od tych napastników, ani od nikogo innego, ale mógł chodzić po tym terenie, przyciągać do siebie plecak, no wszystko mógł sobie sam donieść. Po minucie policjanci przejęli inicjatywę, obezwładnili napastników, był wyraźny sygnał, że jest bezpiecznie, to trwało w granicach, no po minucie w zasadzie już było. Ci policjanci obezwładniali napastników. Jeden policjant przeszukał tego najciężej, w zasadzie rannego, bo tam się bardzo ranni napastnicy. I mogliście już w pełnym bezpieczeństwie, mając do dyspozycji jednego dodatkowego policjanta, który stał na każdym zadaniu obok was, mogliście kontynuować działanie wszyscy. I wyglądało to różnie. W większości wypadków no, babcia i dziecko już przez te 2 minuty były przebadane, wyleczone i 3 ratowników zajmowało się tym najciężej rannym. Policjant pilnował tamtego drugiego, albo babcia przejeżdżała bliżej. Zdarzały się zespoły, gdzie jeden z ratowników zajmował się babcią, 2 intensywnie leczyła tego poszkodowanego napastnika. Ale było około zespołów, gdzie tylko jeden ratownik intensywnie próbował ratować, leczyć, zaopatrywać te obrażenia, a 2 poległych dyskutowało sobie z babcią, jak się czuje. To taki podział. Taki podział sił w zespołach. Na pasywnika do 8 minut całego zadania. Napastnik był przydomny, można się było z nim porozumieć, zebrać wywiad, drogi oddechowe drożne, oddech 4 na 10 sekund. Akcja serca w granicach 110 na minutę, na szyi na pomijały wyczuwalne tętno, skóra, no można było się doczepić, bo ona była lekko spocona, temperatura prawidłowa, bladoróżowa, nawet 3 sekundy, ale no, poza tym żyły szyjne niewidoczne, jest ani pośrodkowej, osłuchowo szereg prawidłowy, pełne serca prawidłowe, no i problem się na brzuchu zaczynał. Na pierwszy rzut oka, podchodząc do tej poszkodowanej, bo już widzieliście, że brzuchka jest i można było iść w tym kierunku, ale później wiadomo było odsłonięcie brzucha, była perfekcyjny makijaż, po prostu rewelacja, brzuch, widoczna rana. Tylko Kaspar stwierdziła, że to może być wytrzewienie, prostowaliśmy, że to była niewielka rana. Prawie wszyscy uznali, że to będzie jakaś postrzałowa, sądząc po całości zadania. Brzuch był bolesny, z widoczną raną wylotową, to było ocenione na wzus i była rana wylotowa. Nie wszyscy zauważyli tą ranę wylotową. Była rzeczywiście rana w lewej części brzusznej. Także oddaliliśmy od kręgosłupa. Można było podejrzewać, że jakieś tam uszkodzenie jamy brzusznej jest. Niekoniecznie dużych naczyń i kręgosłupa. Kończyny górne bez tych urazów, kończyny dolne. Była rana postrawna. No, uznaliśmy, że może być postrzałowa, ale niekoniecznie po udziale stanu skokowego bolesna z odwrotną. Ciśnienie wyjściowe to 8 minuty, 110 na 60, kamień w nodnie. No i pacjent przytomny, także sample, wywiad można było zebrać w całości. Różnie działaliście przez te, no w zasadzie to było 6 minut do 8 minuty. W 8 minucie wyraźny był sygnał, że kontakt z poszkodowanym napastnikiem się pogarsza. Jak ktoś nie zareagował na tę informację, to powiedział, że przestaje mówić, nie ma kontaktu, przestaje się już, aż zauważyliście, że coś działa. Także drogi oddechowe w dalszym ciągu były drożne. Oddech zwierzę do 5 na 10 sekund. Akcja serca zrobiła się 140, ale ten kontakt na szyi, skóra blada skrócona, chłodna, musimy 4 sekundy. Tą skórę trzeba było porządnie przebadać i wszystkie parametry, żeby uzyskać dobrą komunikację, bardzo dobrą komunikację.
Szmery nad sercem się nie zmieniały, cała sytuacja się nie zmieniała. Ja mam rzut na, w zasadzie też wszystko pozostawało po staremu, jeżeli rany zaopatrzyliście opatrunkiem, ten opatrunek nie przekrwawiał bardzo, lekko przekrwawiał, w ogóle nie przekrwawiał. Jeżeli był prawidłowo założony opatrunek, brzuch się nie pogarsza, można powiedzieć, zewnętrzny. Ciśnienie 70 na 40, chemia pozostawała tak, niezmiennie dobra, ale kontakt z pacjentem już był utrudniony. No i mówił w miejscu rany postrzałowej, pacjent samodzielnie nie mówił, już wywiadu nie można było zebrać, reagował, tylko bólowo otwierał oczy, jakby było gorzkiego odmową i reakcja podobno na ból. Tak ten napastnik się zachował przez 2 minuty. Koniec w zasadzie. Tu jeszcze może takie uwagi, bo w zasadzie bardzo dobrze postępowali. Jedni traktowali pacjenta jako lotem go, pozwalaliśmy, mówiliśmy, że można go przenieść, trzeba to cały sprzęt ze sobą zabrać, mieliśmy ręce, można było działać, wszystkie punkty można było uzyskać jak w trakcie transportu. Z ciekawostek było kilka prób obezwładnienia na pastynku. Całe zadanie powstało na bazie takiej prawdziwej sytuacji. Już Arek nie mówił, że takie zdarzenie miało miejsce. Napastnicy byli w noże uzbrojeni i rzeczywiście grozili zespołowi. Jeden z członków zespołu, w zasadzie dwóch, jeden powalił swoim ciałem babci, przykrył babci, leżał na babci, może to nie była ta najmłodsza, to troszeczkę starsza, ale rzucił się. Jeden z ratowników wyciągnął dziecko z wózka i też przykrył swoim ciałem. Tu rozmawialiśmy tak na ten temat. Ja nie oceniam, czy to jest dobre postępowanie, czy złe. Chcemy jak najlepiej dla pacjenta, ale koledzy, którzy zajmują się medycyną taktyczną, uznali, że takie duże zaangażowanie i chronienie swoim ciałem może skłócić dodatkową agresję w tych napastnikach. Oni mogą sobie zobaczyć, że no, zachowujecie się jakoś, chcecie wyjść na bohateru, to może w nich wzbudzić agresję. Może na tym ja się nie znam, to wymaga być może jakiejś dalszej dyskusji. Także było miejsce, zadanie to jest pole walki, ale dla nas to nie jest pole walki. Zespół z Niemiec, jak podszedł do zadania, usłyszał jakiekolwiek hałasy i zdaje sobie sprawę, że jest to niebezpieczne. Oni uciekli stamtąd. Uciekli po prostu, zanim ci napastnicy do nich dostali, ich już nie było na miejscu. A niektórzy z was próbowali łapać za lufę albo za nogę, jeżeli napastnik z karabinem maszynowym wierzył w nich, tak? Bezpośrednio. Wiadomo, adrenalina u takich napastnika może zrobić krzywdę. Trzeba się nad tym zastanowić, czy leżeć cicho w placę i ocenić sytuację, tylko rozgrażać się, bo jak będziemy próbować walczyć, to może być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy pomagali mi w tym zadaniu. Ja tylko merytoryczne zdanie przygotowałem przy pomocy Tomka Iczaka. Natomiast prawda jest taka, że zadanie nie by się odbyło, gdyby nie pomoc pani Silesia, pana dyrektora Dameckiego, dowódcy grupy ratowników, pana Sznela i przede wszystkim Marusza Gawady, który technicznie tak ogarnął zadanie, dzięki temu mogło to się odbyć. Jemu szczególnie dziękuję. Jeśli chodzi o zadanie, jak ktoś był 2 lata temu na zadaniu w Czańcu, pacjent z hipotermią, to wiem mniej więcej jak ja konstruuję kartę ocen. Zawsze tak, żeby wyłonić najlepsze zespoły, bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że jak jeden zespół poda glukozę pacjenta z hipotermią w 1 minucie, a drugi w 10, to dać punkty temu i temu tak samo trochę jest niesprawiedliwie. Jak ktoś szybciej wykrył, szybciej zadziałał, to uważam, że ten, co zrobił szybciej, powinien dostać więcej punktów. I tak też karta oceny była skonstruowana, że najważniejsze punkty były zadawane większą ilością punktów, jak ktoś zadziałał wcześniej, a nie później. Tak po kolei idąc, na początku mieliście jednego poszkodowanego. Myślę, że jasna informacja była taka, każdy chyba tą informację otrzymał, że na początku jest przez dłuższy okres czasu jeden poszkodowany, więc spokojnie można się nim tego zająć. Zatrzymano od razu w mechanizmie PA i tutaj dalsza ewolucja postępowania w zakresie oceny rytmu, zmiany rytmu miała związek ściśle z waszymi działaniami.
Dopóki ktoś nie odwarczył odmy, to pacjent miał cały czas wydawał 60. Ktoś nie odwarczył odmy, to w ogóle ten pacjent nie przyspieszył, nie wracał. To logicznie trzeba było być odwracany przed zatrzymaniem krążenia, dopóki, żeby krążenie mogło wrócić. W momencie, kiedy dochodził do powrotu krążenia, to powrót krążenia trwał przez minutę. Przez minutę, a po minucie znowu na monitorze pojawiało się trzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór. I tutaj był klucz. Klucz, który zrobiło, bo niestety, ale mniej było zespołów kobiety trzeciej. Pamiętajmy o tym, że rzeczywiście w czasie resuscytacji, kiedy trwa któraś tam ocena rytmu i na monitorze pojawi się asystolia bądź migotanie komór, nie badamy tętna, bo te rytmy tętna tak nie mogą. Natomiast w sytuacji, gdy mamy pacjenta zamonitorowanego, zachowanym krążeniem i na monitorze pojawi się któryś z tych rytmów, który teoretycznie daje tętna, to obowiązuje nas zawsze to, co jest wytyczne. Potwierdzić zatrzymanie krążenia. Więc ile pacjent razy by nam się nie zatrzymywał i wracał, to za każdym razem z powrotem czas prawie czysty. Co niestety w ferworze walki walczymy ze swoimi gotanie, od razu uciskamy, testujemy i to był klucz, bo za to było 5 punktów. Jeśli chodzi o inne rzeczy typu pnoterapia, szczytu intubacji, to w zależności od momentu cyklu, w którym były te działania wykonywane, to tym więcej punktów za każdą czynność była wykonywana. Dodawana do naszej punktacji. Na samym końcu była taka informacja, że pacjent zachowany tętnem, własnym oddechem zaczyna kłócić z drugą intubacyjną. Oczywiście pacjent zaintubowany z obrzękiem dróg oddechowych po oparzeniu nie powinien być ekstubowany, więc tutaj, żeby punkty były, trzeba było pacjenta po pierwsze nie ekstubować, a po drugie oczywiście sedować. W zależności od tego, jakie leki były podawane, to tak ten pacjent się zachowywał. Ktoś dał na przykład 2-3 mg morfinu, że troszkę już się w niej kłóci. Jak ta dawka była bardziej odpowiednia, to mówiliśmy, żeby z porządku, ale zawsze tak na gorzej zespołu, żeby też tutaj pod waszym kątem było dla was lepiej. Później zostało wniesionych 8 poszkodowanych. Myślę, że taka niecodzienna sytuacja, że mieliście możliwość, chociaż takiej może niezbyt dużej, ale współpracy z tymi ratownikami górniczymi. To są osoby często po KPP, oni mają swój sprzęt, mają możliwość wykonania części procedur w czasie transportu na górę, ale nie zawsze takie możliwości są, dlatego część tych pacjentów, szczerze mówiąc, rozmawiając z tym dowódcą ratowników górniczych, rozmawiają, co oni by zrobili, co mogliby zrobić i tak też mniej więcej byśmy tych pacjentów pozorowaliśmy, co ewentualnie można byłoby zrobić. Może kogoś zaskoczyło, że z pozorantów były dziewczyny. Na kopalni sobie zapatruję tyle kobiet i powiedział mi pan ratownik, że spokojnie taka liczba kobiet to jest liczba realna przygotowanych. Może nie w pracy fizycznej, ale z nadzoru innych spraw też takie kobiety na kopalni pracują. Zostało wnoszonych w odstępach półminutowych poszkodowanych. Tutaj oczywiście nikt nie miał prawa od was wymagać jakichś dodatkowych procedur z nim związanych. Chodziło o to, żeby zostali przygotowani do czasu przyjazdu służb, żeby zakwalifikować tylko ich kolor, przyporządkować kolor w systemie start. Czy macie jakieś pytania do części ALS-owej, do części masowej? Eliminujemy z tego zadania, żeby nie tracić w taki sposób, żeby nie tracić sensu, oczywiście,